Przedmowa do polskiego wydania. Kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej trafiają do rąk państwa kontrowersyjne wspomnienia Otto Skorzenego, jednego z najbardziej znanych oficerów Waffen-SS, organizatora i dowódcy wielu spektakularnych akcji niemieckich jednostek specjalnego przeznaczenia. W ostatniej wojnie światowej zaangażowano największe w dziejach siły i środki walki. Wydawać by się mogło, że w obliczu zmagań milionów ludzi jakiekolwiek indywidualne działania nie miały znaczenia, że pojedynczy żołnierze lub niewielkie ich oddziały pozostawały marginalnym ogniwem sił zbrojnych. Podczas operacji wojennych wielokrotnie jednak okazało się, że niepospolitą rolę odgrywały nie tylko liczebność wojsk, ich sprzęt i środki techniczne, lecz także walory osobiste, inwencja i umiejętności poszczególnych żołnierzy, zwłaszcza służących w elitarnych jednostkach, przeznaczonych do wykonywania zadań na tyłach wojsk nieprzyjacielskich, dywersji, rozpoznania i opanowywania ważnych obiektów. Od żołnierzy jednostek specjalnych wymagano niezwykłego hartu ducha, wspaniałej kondycji fizycznej i wytrzymałości, olbrzymiej odwagi i poświęcenia. Uczestniczyli oni z reguły w operacjach o wielkim stopniu ryzyka. Zawsze musieli brać pod uwagę możliwość utraty życia. Podczas szkolenia uczono ich posługiwania się wszelkimi możliwymi rodzajami broni i sprzętu technicznego. Wyrabiano umiejętność radzenia sobie w każdej, nawet najbardziej nieprzewidzianej sytuacji. W celu uodpornienia na zaskoczenie i zwykły ludzki strach oswajano ich z walką i ogniem nieprzyjaciela. Jednostki specjalnego przeznaczenia formowali zarówno alianci, jak i państwa osi. Pierwsze samodzielne kompanie komandosów utworzono w Wielkiej Brytanii wiosną 1940 roku. Rok później, w marcu, brytyjscy komandosi uczestniczyli między innymi w rajdzie na Lafoty, w sierpniu 1942 roku na Port Saint-Nazaire. Brali także udział we wszystkich większych alianckich operacjach desantowych. Podobne zadania spełniały w armii amerykańskiej jednostki Rangers. Warto wspomnieć, że również w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie sformowano we wrześniu 1942 roku pierwszą samodzielną kompanię komandosów. Jej żołnierze od końca 1943 roku znajdowali się na froncie włoskim. Walczyli początkowo nad rzeką Sangro w górach Aurunci, nad rzeką Garigliano, a w maju 1944 roku pod Monte Cassino. W niemieckich siłach zbrojnych pierwsze pododdziały specjalnego przeznaczenia powstały przed wybuchem II wojny światowej. Przyczynił się do tego szef Abwehry, wojskowego wywiadu i kontrwywiadu, admirał Wilhelm Canaris. Formowano je w Brandenburgu nad Havelą, i z tego powodu służących w nich żołnierzy nazwano Brandenburczykami. Nadzór nad nimi sprawował oddział drugi Abwehry. Latem 1939 roku przygotowano do działań przeciwko Polsce 16 grup bojowych Brandenburczyków. Jedna z nich, nie powiadomiona o przesunięciu terminu ataku na nasz kraj, przekroczyła granicę z Polską w nocy 26 sierpnia 1939 roku i usiłowała opanować tunel kolejowy na przełęczy Jabłonkowskiej. Na przełomie lat 1939-1940, dzięki sformowaniu nowych kompanii, stało się możliwe utworzenie w Brandenburgu Bauer Batalion ZBV-800. W maju 1940 roku żołnierze tego batalionu uczestniczyli w licznych akcjach na terytoriach Holandii, Belgii, Luksemburga i północnej Francji, ułatwiających ofensywę wojsk niemieckich w Europie Zachodniej.
Sukcesy w walkach przyczyniły się do decyzji o utworzeniu w październiku 1940 roku całego pułku do zadań specjalnych. Regiment ZBV Brandenburg. W latach 1941-1942 jego żołnierze wielokrotnie uczestniczyli w operacjach na froncie wschodnim, na przykład w czerwcu 1941 roku desant spadochronowy Brandenburczyków zdołał opanować most na Dźwinie koło Bogdanowa i utrzymał go mimo gwałtownych sowieckich kontrataków do nadejścia niemieckich jednostek pancernych. W latach 1941-1943 Brandenburczycy uczestniczyli także w licznych operacjach specjalnych w Libii, Egipcie i Tunezji. W listopadzie roku 1942 utworzono dywizję Brandenburg do zadań specjalnych i włączono ją w skład rezerw strategicznych Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu. Rok później żołnierze tej jednostki odnieśli znaczący sukces, przyczyniając się do odbicia z rąk brytyjskich Leros, jednej z wysp na Morzu Egejskim. W Waffen SS do tworzenia mających większe znaczenie oddziałów specjalnego przeznaczenia przystąpiono po niekorzystnej dla Niemców zmianie sytuacji na frontach. Przełom nastąpił 18 kwietnia 1943 roku, gdy dowódcą jednostki Sonderwehrband ZBV Friedenthal został SS Hauptsturmführer Otto Skorzeny. W szybkim tempie oddział stacjonujący w ośrodku Friedenthal koło Berlina rozbudowano i przekształcono w batalion o wysokich walorach bojowych. Podczas szkolenia wykorzystywano metody i wzorce wypracowane wcześniej przez Brandenburczyków. Ośrodek we Friedenthalu podlegał 6. Urzędowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA, którym kierował SS Brigadeführer Walter Schellenberg. Do swoich związków z wywiadem zagranicznym Służby Bezpieczeństwa Sicherheitsdienste SD Skorzeny przyznawał się jednak po wojnie niezbyt chętnie. Zawsze podkreślał, że był frontowym oficerem Waffen-SS, a nie funkcjonariuszem SD. Niewiele faktów z lat poprzedzających wybuch II wojny światowej i z pierwszych lat jej trwania wskazywało, by działania Skorzenego w nowej roli szybko zyskały rozgłos. Skorzeny urodził się 12 czerwca 1908 roku w Wiedniu, w rodzinie średniozamożnego przedsiębiorcy. Ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Technicznej i był członkiem jednej z tradycyjnych niemiecko-austriackich korporacji studenckich, czym chlubił się do końca życia. W roku 1932 wstąpił do NSDAP i wkrótce stał się zwolennikiem ideologii narodowo-socjalistycznej. Swoich poglądów nie zrewidował również po II wojnie światowej, kiedy powszechnie ujawniono zbrodnie popełnione przez reżim Hitlera. Jego opinie dotyczące historii politycznej Europy mogą być szokujące dla wielu czytelników, zwłaszcza w Polsce. W czasie Anschlussu Austrii w marcu 1938 roku Skorzeny odegrał niewyjaśnioną do końca jednoznacznie rolę w przejęciu kontroli przez SA nad siedzibą prezydenta Austrii, Wilhelma Niklasa. Gdy po wybuchu wojny niepowodzeniem zakończyły się jego starania o skierowanie do jednej ze szkół przygotowujących pilotów Luftwaffe, postanowił wstąpić ochotniczo do Waffen-SS. Początkowo uzyskał przydział do batalionu zapasowego elitarnej jednostki Leibstandarte SS Adolf Hitler. W maju i czerwcu 1940 roku jako podoficer pułku artylerii SS Werfingungsdivision uczestniczył w walkach w Holandii, Belgii i Francji. W kwietniu następnego roku w szeregach dywizji Das Reich
walczył w Jugosławii. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że błyskawicznie dwukrotnie awansował. Najpierw do stopnia SS Untersturmführera, podporucznika, a potem SS Obersturmführera, porucznika. Od czerwca 1941 do początku 1942 roku służył na froncie wschodnim w dalszym ciągu w dywizji Das Reich. Prozaiczne problemy zdrowotne sprawiły, że odesłano go do Rzeszy na leczenie. Wiosną 1943 roku jako rekonwalescent otrzymał przydział do stacjonującego w Berlinie batalionu zapasowego dywizji Leibstandarte SS Adolf Hitler. Dla Skorcenego objęcie dowództwa batalionu do specjalnych poruczeń oznaczało przełom w jego dotychczasowej, mało barwnej karierze wojskowej. Awansował jednocześnie do stopnia SS Hauptsturmführera, kapitana. Po upływie zaledwie pół roku, wykazując niewątpliwie dużą inwencję i energię, ten wysoki, mierzący przynajmniej 195 centymetrów wzrostu, barczysty mężczyzna o twarzy naznaczonej bliznami, stał się jednym z najbardziej znanych oficerów Waffen-SS. Po udanej, błyskotliwej akcji uwolnienia Benito Mussoliniego we wrześniu 1943 roku, jego zdjęcia zamieszczono w wielu niemieckich tygodnikach. Propaganda III Rzeszy wykreowała go na kolejnego bohatera wojennego, oficera mogącego być wzorem dla niemieckiej młodzieży. Według publikacji prasowych, rozpowszechnianych także po wojnie, stał się najniebezpieczniejszym człowiekiem w Europie. Po aresztowaniu we Włoszech Duce 25 lipca 1943 roku Niemcy doszli do wniosku, że rząd włoski zamierza zerwać sojusz z III Rzeszą. Aby temu zapobiec, należało przede wszystkim uwolnić Mussoliniego. Hitler wybrał do tego zadania Skorcenego, który nie zmarnował życiowej szansy. Operacja nosiła kryptonim Eiche, Dąb. I SS Hauptsturmführer Skorceny dowodził nią bezpośrednio. Olbrzymią większość żołnierzy atakujących hotel Campo Imperatore w masywie górskim Gran Sasso stanowili jednak żołnierze 1. batalionu 7. pułku strzelców spadochronowych Luftwaffe dowodzeni przez majora Otto Haralda Morsa, a nie żołnierze Waffen-SS. O pomyślnym przebiegu akcji pierwszy poinformował Hitlera Reichsführer SS Heinrich Himmler, który całą zasługę uwolnienia Mussoliniego przypisał Skorcenemu i jego żołnierzom, pomijając milczeniem wysiłek strzelców spadochronowych. Po akcji w Gran Sasso Skorceny awansował do stopnia SS Sturmbannführera, majora, i otrzymał krzyż rycerski do Krzyża Żelaznego. W propagandowych publikacjach i audycjach radiowych dziennikarze mówiący o uwolnieniu Duce wspominali praktycznie tylko żołnierzy SS. 4 października 1943 roku na konferencji wyższych dowódców SS Himmler nazwał wyczyn Skorcenego rajdem kawaleryjskim naszych SS-men. Ein Hauserenstück, unserer SS-Männer. Przeciwko pomijaniu zasług strzelców spadochronowych Luftwaffe, bez których obiektywnie mówiąc nie byłoby możliwe oswobodzenie Mussoliniego, występował energicznie dowódca 11. Korpusu Lotniczego, generał Kurt Student. Po jego proteście wielu żołnierzy korpusu nagrodzono wysokimi odznaczeniami, między innymi 2 oficerów otrzymało krzyże rycerskie do Krzyża Żelaznego, a major Mors – niemiecki Złoty Krzyż. Generała Studenta odznaczono liśćmi dębowymi do Krzyża Rycerskiego. Odznaczenia wręczone strzelcom spadochronowym nie zmieniły jednak sytuacji. W powszechnym odczuciu oficerów jednostek spadochronowych Waffen-SS przywłaszczyła sobie nie swój sukces.
Nie dziwi w tej sytuacji, że w powojennych publikacjach, pisanych na podstawie relacji byłych strzelców spadochronowych, deprecjonowano rolę pododdziału SS. Niewątpliwie kombatantów z Luftwaffe drażniły wznawiane poczytne pamiętniki Skorcenego, w których eksponował on swoją rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu operacji Eiche. Prawda, jak to często bywa, leży po środku. Na pewno żołnierze z Waffen-SS nie odegrali roli statystów. Spektakularna akcja w Grand Sasso wzbudziła duże zainteresowanie wśród obserwatorów wojskowych na całym świecie. Nawet brytyjski premier Winston Churchill wyraził mimowolne uznanie, mówiąc w Izbie Gmin: operacja została przeprowadzona z wielką zuchwałością i wielką energią. Z całą pewnością dowodzi, że we współczesnej wojnie otwiera się wiele możliwości dla tego rodzaju działań. Opromieniony sławą Skorceny otrzymywał kolejne zadania. Każde miało duże znaczenie polityczne. Jesienią 1943 roku Walter Schellenberg rozpoczął przygotowania do operacji Weitsprung, długi skok, w której planowano zlikwidowanie szefów rządów alianckich mocarstw, Franklina Roosevelta, Winstona Churchilla i Józefa Stalina. Wywiad SD zamierzał dokonać tego podczas ich spotkania na konferencji w Teheranie w listopadzie 1943 roku. Dowodzenie grupą zamachowców postanowiono powierzyć Skorcenemu. Operacja ostatecznie nie doszła do skutku, przede wszystkim ze względu na ożywioną działalność alianckich służb kontrwywiadowczych i trudności natury logistycznej. Interesujący jest jednak fakt, że Skorceny z dużą energią w swoich pamiętnikach przekonywał, iż operacja Weitsprung istniała tylko w wyobraźni pismaków. Brytyjski pisarz Charles Whiting, zajmujący się dziejami formacji specjalnych w II wojnie światowej, z żalem skonstatował: w czasie rozmowy z autorem Skorceny uparcie unikał wciągnięcia go do dyskusji na temat Teheranu. W październiku 1943 roku Hitler otrzymał informację, że rząd marszałka Filipa Petyna zamierza zerwać współpracę z Niemcami. Aby to uniemożliwić i zapobiec wjazdowi marszałka z Vichy do opanowanej przez aliantów Algierii, przygotowano operację Der Wolf bellt. Wilk wyje. W listopadzie SS Sturmbannführer Skorceny razem z jedną kompanią SS Jagerbataillon 502 i podporządkowanymi mu innymi niemieckimi oddziałami znajdował się już w Vichy, gotowy w każdej chwili po otrzymaniu stosownego sygnału aresztować marszałka Petena. Sytuacja wyjaśniła się jednak po myśli Hitlera i operację odwołano. Niepowodzeniem zakończyła się misja Skorcenego wiosną 1944 roku w Jugosławii. Pojechał tam z zadaniem wykrycia i zniszczenia kwatery głównej marszałka Tity. Udało mu się zdobyć cenne informacje o jej lokalizacji, ale nie potrafił skoordynować ewentualnej akcji z lokalnym niemieckim dowództwem i wrócił do Berlina. W roku 1944 Skorcene zaczął poszukiwać nowych, niekonwencjonalnych metod prowadzenia działań bojowych. Wiosną rozpoczęły operacje podległe mu specjalne morskie komanda, przeszkolone w Lagen-Argen, niedaleko Friedrichshafen. Miały one atakować alianckie statki i okręty za pomocą małych motorówek wypełnionych materiałem wybuchowym. Mimo poświęcenia żołnierzy i dużych strat, nie odniosły one sukcesów. Pierwsze działania przeciwko alianckim konwojom na Morzu Tyreńskim, niedaleko Anzio Nettuno, przeszły niemal niezauważone. Niepowodzeniem zakończył się także atak z udziałem torped pilotowanych Neger, przeprowadzony nocą z 20 na 21 kwietnia 1944 roku.
Większe sukcesy odniosły tylko zespoły nurków bojowych działające na wodach śródlądowych. SS Sturmbannführer Skorzeny podjął także próby poprawienia skuteczności pilotowanych V-1, noszących nazwę Reichenberg. Miały one atakować wybrane silnie bronione cele, na przykład fortyfikacje lądowe lub duże okręty. W próbnych lotach Reichenbergów uczestniczyła także słynna pilotka, oblatywaczka Anna Reitz. Była to broń samobójcza. Teoretycznie po skierowaniu bomby na cel pilot miał się katapultować. Po próbach okazało się jednak, że będzie to trudne do wykonania z przyczyn technicznych. W listopadzie 1944 roku około 175 bomb Reichenberg 4 było gotowych do działania. Gdyby ta broń postawiona została do dyspozycji Hitlera wcześniej, podczas desantu w Normandii w czerwcu 1944 roku, prawdopodobnie wydałby rozkaz jej użycia. Istnieją przesłanki wskazujące, że Reichenbergi mogłyby spowodować duże straty wśród alianckich okrętów w kanale La Manche. Pod koniec roku 1944 Luftwaffe negatywnie zaopiniowało jednak pomysł i zrezygnowano z urzeczywistnienia programu. 20 lipca 1944 roku grupa generałów i oficerów Wehrmachtu podjęła nieudaną próbę obalenia rządów Hitlera w Niemczech. Skorzeny znajdował się wówczas w Berlinie i na rozkaz szefa 6. Urzędu RSHA SS Brigadierführera Schellenberga uczestniczył w działaniach przeciwko uczestnikom spisku. W swoich wspomnieniach wyraził zdecydowaną niechęć i pogardę do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób sprzeciwiali się rządom Adolfa Hitlera. Szczególnie żywiołową, nieskrywaną niechęć budziła w Skorzenym postać szefa Abwery, admirała Wilhelma Canalisa, uchodzącego za jednego z członków sprzysiężenia. Przed swoją egzekucją w nocy 9 kwietnia 1945 roku Canalis wystukał przez ścianę celi ostatnią wiadomość. Umieram za kraj i z czystym sumieniem. Spełniałem jedynie obowiązek wobec kraju, kiedy usiłowałem sprzeciwić się Hitlerowi i powstrzymać go przed tymi bezsensownymi przestępstwami, którymi ściągnął Niemcy w przepaść. Skorzeny pisał swoją książkę kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej. Wiele wskazuje na to, że nigdy nie zaakceptował motywów działania niemieckiej opozycji. Na pewno udany zamach na Hitlera nie mógł zmienić losu Niemiec, gdyż klęska była nieunikniona. Nie ulega jednak wątpliwości, że pułkownik Klaus Schenk von Stauffenberg zdawał sobie z tego sprawę, ale wiedział też, że śmierć Hitlera skróci wojnę i oszczędzi życie wielu ludziom. Podjął próbę zamachu i zapłacił za to życiem. Wśród milionów ludzi zyskał sobie szacunek. Według Skorzenego von Stauffenberg był zdrajcą. W lutym 1944 roku Abwerę podporządkowano 6. Urzędowi RSHA Schellenberga. Dzięki temu parę miesięcy później kilka pododdziałów z dywizji Brandenburg przekazano pod dowództwo Skorzenego. Nie utworzyły one jednak jednej zwartej jednostki i były wykorzystywane oddzielnie na różnych frontach. W końcu września 1944 roku regent Węgier, admirał Miklós Horthy, z powodu coraz trudniejszej sytuacji polityczno-militarnej swego państwa,
zdecydował się rozpocząć rokowania z alientami w celu zerwania sojuszu z III Rzeszą, zawarcia układu o zawieszeniu broni, a następnie separatystycznego pokoju. Hitler, chcąc to uniemożliwić, osobiście wydał Skorcelemu rozkaz opanowania siedziby regenta na Górze Zamkowej w Budapeszcie. Sytuacja była o tyle ułatwiona, że od marca 1944 roku stacjonowały na Węgrzech wojska niemieckie. Skuteczną akcję, określoną kryptonimem Panzerfaust, przeprowadziły 16 października podległe Skorcelemu dwa bataliony. Działając z zaskoczenia, korzystając z niezdecydowania węgierskich żołnierzy, opanowano Górę Zamkową w kilka godzin. Straty po obu stronach były minimalne. 17 października admirała Horthyego internowano. Pozostał w Niemczech do końca wojny. Władzę na Węgrzech przejął proniemiecko nastawiony hrabia Ferenc Schlassi, który natychmiast zerwał rozmowy z aliantami o zawieszeniu broni. Jednostki armii węgierskiej walczyły u boku Wehrmachtu do zakończenia działań wojennych. Hitler, uznając zasługi Skorcelego, awansował go do stopnia SS Obersturmbannführera, podpułkownika, i odznaczył niemieckim Złotym Krzyżem. Pod koniec 1944 roku sytuacja wojskowa III Rzeszy była już tragiczna. Armia Czerwona przygotowywała się do ofensywy z przyczółków na lewym brzegu Wisły. Wojska niemieckie zmuszone zostały do opuszczenia Półwyspu Bałkańskiego. Alianci zachodni wyzwolili prawie całą Francję, część Belgii i Holandii. Ostatnią niemiecką próbą odmienienia losów wojny był plan ofensywy na froncie zachodnim w Ardenach, znany pod kryptonimem Wachl am Rhein, Straż nad Renem. Specjalną rolę miała odegrać dowodzona przez Skorcelego nowo sformowana 150. Brygada Pancerna. W skład jednostki wchodziło 3000 żołnierzy. Część z nich znała język angielski, była ubrana w amerykańskie i brytyjskie mundury oraz uzbrojona w aliancką broń. Brygada miała opanować trzy ważne mosty na Mozie. W jej składzie znalazł się między innymi pododdział o nazwie Einheit Stilau. Przydzielono do niego żołnierzy najlepiej znających angielski. Mieli oni działać w czteroosobowych grupach, jeżdżąc jeepami, ubrani w amerykańskie mundury. Zdawali sobie sprawę, że w przypadku schwytania przez aliantów zostaną rozstrzelani. Najistotniejszym zadaniem tych niewielkich zespołów było przedostanie się na głębokie tyły wojsk alianckich i wykonywanie zadań dywersyjnych i rozpoznawczych. Ofensywa niemiecka, rozpoczęta 16 grudnia 1944 roku, mimo początkowych sukcesów, szybko utknęła. 150. Brygada Pancerna nie zdołała przebić się do mostów na Mozie i została użyta w walkach pod Malmedy. Poniosła tam bolesne straty. Nieproporcjonalnie duży sukces odniosły natomiast zespoły Einheit Stilau. Informacja o niemieckich żołnierzach przebranych w amerykańskie mundury wprowadziła nieprawdopodobnie dużo zamieszania na alianckim zapleczu. Wszędzie widziano szpiegów, sabotażystów i zabójców. Wyżsi dowódcy alianccy z generałem Dwightem Eisenhowerem na czele stali się więźniami w swoich kwaterach. Setki żołnierzy amerykańskich aresztowano omyłkowo, podejrzewając w nich przebranych żołnierzy Skorcelego. 30 stycznia 1945 roku SS Obersturmbannführer Skorceny otrzymał rozkaz udania się do Schwedt nad Odrą i zorganizowania obrony tego miasta przed nadciągającymi jednostkami Armii Czerwonej. Z różnych oddziałów stworzył zaimprowizowane zgrupowanie, które broniło się skutecznie aż do 3 marca. Za walki w Schwedt Skorceny otrzymał liście dębowe do Krzyża Rycerskiego. W ostatnich dniach kwietnia 1945 roku szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy,
SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner zwolnił Schellenberga z zajmowanej funkcji w RSHA. Jednocześnie mianował szefem pionu wojskowego 6. Urzędu RSHA SS Obersturmbannführera Skorcenego. Nominacja ta była już jednak pozbawiona praktycznego znaczenia, gdyż III Rzeszę od definitywnej klęski dzieliło kilka dni. 20 maja 1945 roku Otto Skorceny poddał się żołnierzom amerykańskim w rejonie Salzburga. 2 lata później sądzono go jako przestępcę wojennego. 9 września 1947 roku został uwolniony przez amerykański Trybunał Wojskowy w Dachau od zarzutu nielegalnych działań w Ardenach i uniewinniony. Niebawem aresztowały go władze niemieckie. Zdołał jednak w 1948 roku zbiec z obozu internowania i przedostał się do Hiszpanii. W roku 1951 otworzył w Madrycie przedsiębiorstwo eksportowo-importowe. Pod koniec lat 50. zakupił 70-hektarową farmę w Irlandii, na której hodował konie i spędzał miesiące letnie. Zmarł 5 lipca 1975 roku w Madrycie. Wspomnienia Skorcenego są na pewno cennym źródłem wiedzy nie tylko o wielu zagadnieniach natury typowo wojskowej, ale także o czasach, w jakich żył. Czytając wyrażone w nich poglądy i opinie, nie należy jednak pomijać faktu, że są one odzwierciedleniem mentalności i poglądów jednego z byłych oficerów Waffen-SS, uznanej przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za formację przestępczą. Otto Skorceny w swojej książce z pewnością podjął próbę osobistego rachunku sumienia. Mimo wszystko trudno oprzeć się wrażeniu, że dokonał tego zwłaszcza z myślą o przedstawieniu w jak najkorzystniejszym świetle motywów swoich zachowań i czynów z lat wojny. Wiele miejsca poświęcił gloryfikacji osiągnięć bojowych Waffen-SS i udowodnieniu tezy, że jej żołnierze byli tylko zwykłymi żołnierzami, nie mającymi nic wspólnego z przestępstwami dokonywanymi przez różne formacje SS. Niezależnie od indywidualnych poglądów autora, ponad wszelką wątpliwość stwierdzić trzeba, że Waffen-SS była winna licznych przestępstw wojennych zarówno na froncie, jak i na jego zapleczu. Drastycznych przykładów dostarczają m.in. dzieje walk na froncie wschodnim 3. Dywizji Pancernej SS Totenkopf. Metody stosowane w walkach z partyzantką w Jugosławii przez dywizję Waffen-SS Prinz Eugen, Handschar i Kama do dziś budzą grozę i przerażenie. Żołnierze 2. Dywizji Pancernej SS Das Reich zamordowali we Francji w czerwcu 1944 roku w miejscowości Oradour-sur-Glane 642 cywilów, w tym 207 dzieci. Zafascynowany europejską armią, oddziałami Waffen-SS złożonymi z niemieckich ochotników, Skorceny nie zwracał uwagi na popełnione przez nie zbrodnie wojenne. W Polsce znane są doskonale sukcesy bojowe brygady szturmowej SS Rona, dowodzonej przez SS Brigadenführera Kamińskiego i skierowanej do Warszawy w sierpniu 1944 roku. To żołnierze Waffen SS z 15. Dywizji SS spalili żywcem w Podgajach polskich jeńców z 4. Kompanii 3. Pułku Piechoty 1. Dywizji Pancernej. Wymowa tych faktów jest wystarczająca, by odrzucić tezę o porządnych frontowych żołnierzach SS. Nie wszyscy byli oczywiście przestępcami, ale przechodzenie z jednego ekstremum w drugie również nie sprzyja porządkowaniu historii. Skorceny nie ukrywa swoich sympatii do Adolfa Hitlera.
trudno znaleźć w jego wspomnieniach jakąkolwiek krytyczną ocenę przywódcy III Rzeszy. Znamienne są słowa Skorcenego, opisujące moment, gdy dowiedział się on o śmierci wodza. Hitler nie żyje! Po pierwszym szoku nie uwierzyliśmy w tę fatalną wiadomość. Czy Adolf Hitler nie powinien być wśród nas, gotowych bronić się aż do śmierci? Książka, którą państwo otrzymują, obfituje w wiele dyskusyjnych stwierdzeń. Wymaga z pewnością uważnej i krytycznej lektury. Jest też jednocześnie świadectwem czasu, który z upływem lat odchodzi coraz bardziej w niepamięć. Jest to świadectwo pozostawione przez człowieka, z jednej strony uważającego się po prostu za żołnierza, z drugiej zaś niezłomnie wierzącego w Adolfa Hitlera i do końca życia nie ukrywającego swoich poglądów. W książce ujawnione zostały szczegóły tak wielu tajnych operacji wojskowych, że momentami trudno uwierzyć, by mógł w nich uczestniczyć jeden człowiek. Dla polskiego czytelnika, niemal zupełnie do tej pory pozbawionego możliwości poznania działań jednostek specjalnych III Rzeszy, przedstawionych przez ich dowódcę, bezpośredniego uczestnika zdarzeń, książka stanowi także swego rodzaju nowość. O niektórych faktach z historii II wojny światowej dowiecie się państwo po raz pierwszy. Wspomnienia SS Obersturmbannführera Skorcenego wielokrotnie już publikowano, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Po raz pierwszy wydane zostały we Francji. Udostępniono je także czytelnikom w Stanach Zjednoczonych, a niedawno w Czechach. Nie istnieją racjonalne powody, dla których należałoby zrezygnować z ich opublikowania w Polsce. Żaden pamiętnik, żadna relacja rozpatrywana oddzielnie nie może być uznana za obiektywne i wyłączne źródło wiedzy. Dopiero analiza i porównanie wielu publikacji umożliwia wyciągnięcie wniosków ułatwiających interpretację zdarzeń. W tym kontekście wspomnienia Skorcenego, choć niezwykle kontrowersyjne, pozwalają poznać odmienne spojrzenie na II wojnę światową, w tym przypadku z perspektywy naszego przeciwnika. Do lektury zachęcam wszystkich zainteresowanych historią wojskowości, a zwłaszcza działaniami sił specjalnych. Mariusz Skotnicki. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. O prawie narodów do samostanowienia. Wymyślony triumvirat. Borghese de Marci, Skorceny. Moja młodość w Wiedniu. Dramat narodu niemieckiego w austriackim państwie. Czasy studenckie. Pojedynki. Bajdur von Schirach likwiduje stowarzyszenia studenckie. Tłumaczę Hitlerowi konieczność ich odrodzenia. Życie inżyniera. Praca, sport i polityczne poparcie Unii z Niemcami. Goebbels w Wiedniu. Dollfuss delegalizuje marksistów i narodowych socjalistów. Tajemnice nieudanego puczu. Planeta strzela tylko raz do Dollfussa, którego trafiają śmiertelnie dwie kule. Podróż poślubna do Włoch. Represje. Niemal od 30 lat niektórzy komentatorzy, historycy oraz reporterzy radiowi i telewizyjni nazywają mnie najniebezpieczniejszym człowiekiem Europy. Oto najnowszy przykład wielkiego zagrożenia, jakie sobą przedstawiam. Pod koniec listopada 1973 roku pracowałem w moim biurze w Madrycie, kiedy, przeglądając dzienniki włoskie i hiszpańskie, dowiedziałem się, że przygotowuję właśnie zamach stanu w Rzymie. Nie byłem tym zaskoczony, bo w wyobraźni wielu dziennikarzy zorganizowałem już niezliczone zamachy stanu, spiski i porwania, nie tylko w Europie, noblesse oblige, lecz także w Afryce i obu Amerykach.
Tym razem spiskiem rzymskim kierował jakoby triumvirat. Książę Valerio Borghese, genueński adwokat de Marsi, szef MSI i ja. Miałem niezwłocznie dostarczyć włoskim buntownikom 4 samoloty Fokker. Skąd miałbym je wziąć? Wysłannikowi madryckiego dziennika Informaciones, Manuelowi Alcali, który przybyłby zrobić ze mną wywiad, oświadczyłem 23 listopada 73 roku, co następuje. Tak się dziwnie składa, że ilekroć rząd włoski musi stawić czoło trudnym problemom, wykrywa zagrażający mu spisek. Równie ciekawa jest konstatacja, że już po raz drugi rząd włoski stwierdza, iż jestem zamieszany w próbę przewrotu. Rok temu znaleziono u księcia Borghese'ego moje listy, w czym nie ma nic dziwnego. Stara przyjaźń łączy nas jako towarzysze broni od 1943 roku. Ta korespondencja nie ma jednak nic wspólnego z jakimkolwiek spiskiem lub konspiracją przeciw rządowi włoskiemu. Od przeszło 6 miesięcy nie kontaktowałem się z Valerio Borghese'em. Jeżeli chodzi o pana de Marciego, to nigdy w życiu go nie widziałem, nie wiedziałem nawet, że istnieje. Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że od końca wojny nigdy nie byłem zamieszany w sprawy wojskowe lub polityczne jakiegokolwiek państwa i odrzuciłbym każdą tego rodzaju propozycję. Tym razem dano mi okazję do zaprzeczenia i moje dementi opublikowano. Zgromadziłem jednak tysiące artykułów z dzienników lub pism, w większości przysłanych mi przez przyjaciół, w których przypisywano mi akcje i zamiary graniczące z fantazją, ale też najbardziej nikczemne i wprawiające w osłupienie. W tysiącach innych publikacji upowszechniono na całym świecie bajki i kalumnie, co czasem było wodą na młyn pewnego bardzo potężnego systemu politycznego. Nie mogę zawsze dementować, nawet gdybym chciał, a zmyślone kłamstwa są niekiedy zbyt dla mnie poniżające. A przecież nie jestem sam w takiej sytuacji. Myślę o towarzyszach, z którymi razem walczyłem, dzielnych żołnierzach, którymi dowodziłem. Zniknęli oni w zamęcie, polegli na polu chwały lub na zawsze zaginęli w stepach, lasach lub obozach jenieckich w ZSRS. Myślę, iż trzeba wiedzieć, że ludzie ci, nawet jeśli zostali wciągnięci do brudnej wojny, nigdy takiej nie toczyli. Nawet przeciwnik to uznał. Mimo mocnego sarkazmu wierzę niezbicie, że honor wojskowy istnieje i istnieć będzie aż do dnia, w którym nie będzie już żołnierzy, gdyż jedna połowa planety zniszczy drugą. Na razie zabrnęliśmy w ślepy zaułek na drodze postępu. Chcielibyśmy się zatrzymać, a czasem nawet cofnąć. Jest to niemożliwe. Wciąż trzeba iść do przodu. Zawsze jednak można odróżnić przyczynę od skutku, a to dzięki badaniu przeszłości. Ta książka nie ma być oficjalnym zaprzeczeniem. Byłem świadkiem epoki, o której piszę. Miałem czas zastanowić się nad zdarzeniami i ludźmi, sytuacjami i intencjami. Mój pech polega na tym, że byłem niemieckim patriotą urodzonym w 1908 roku w Wiedniu, stolicy Austro-Węgier. Pisząc przed chwilą o wymyślonym triumviracie, Borghese, de Marci, Skorzeny, nie bez pewnej nostalgii przypomniałem sobie dwa inne, o których uczyłem się w 1919 roku na lekcjach historii Rzymu w wiedeńskim liceum. Pierwszy z Cezarem, Krasusem i Pompejuszem, drugi z Oktawianem, Antoniuszem i Lepidusem. Triumviri rei publice constituende. Miałem 10 lat. Cesarstwo Habsburgów rozpadło się nieco wcześniej. Austria stała się krajem z zaledwie 6 milionami mieszkańców. Prawie 2 miliony mieszkały w Wiedniu i powierzchnią 83 000 kilometrów kwadratowych, pozbawionym czeskiego przemysłu, uprawnych ziem węgierskich i jakiegokolwiek dostępu do morza.
Była skazana na biedę albo unię z Niemcami. Mówi się nieustannie o zadaniu gwałtu Austrii przez Hitlera w marcu 1938 roku. Tymczasem, podobnie jak urodzony w Austrii Hitler, my byliśmy Niemcami. Tak jak Sasi, Bawarczycy, Szwabowie, Wirtemberczycy i inni członkowie Związku Niemieckiego, z którego Austrię wykluczono dopiero po klęsce pod Sadową 1866 roku. Przez 9,5 wieku Austria, Österreich, Rzesza Wschodnia, była częścią Rzeszy Niemieckiej, dlatego ogromna większość Austriaków sprzyjała Anschlussowi. To instynkt samozachowawczy sprawił, że pogrążeni w rozpaczy po klęsce zwróciliśmy się w latach 1918-1922 ku Rzeszy. Wszystkie partie polityczne tak zdecydowanie agitowały za przyłączeniem do Niemiec, że Austriackie Zgromadzenie Narodowe dwukrotnie, 12 listopada 1918 roku i 12 marca 1919 roku, uchwaliło, iż Austria stanowi integralną część Rzeszy Niemieckiej. Zdanie to zostało wpisane do konstytucji, a nowe państwo nazywało się odtąd Austria Niemiecka, Deutsch Österreich. Filateliści przechowują nasze znaczki emitowane w 1918 roku z nadrukiem Deutsch Österreich, których zwycięzcy I wojny światowej nie pozwolili rozpowszechniać. W imię prawa narodów do samostanowienia państwa ententy nie wzięły w Wersalu i Saint-Germain pod uwagę woli Austriaków i nie przyłączono nas do Rzeszy. We wrześniu i październiku 1919 roku republiki niemiecka i austriacka zostały zmuszone przez ententę do zniesienia w swych konstytucjach artykułów mówiących o unii obu państw. Próbując poruszyć opinię demokratyczną, rząd austriacki zorganizował regionalne referenda w Tyrolu i Salzburgu w kwietniu i maju 1921 roku. 145 302 Tyrolczyków głosowało za Anschlussem, a 1805 przeciw. W Salzburgu 98 546 głosów oddano za przyłączeniem do Rzeszy, a 877 przeciw. Na próżno. A przecież te narodowe referenda nie były kontrolowane przez nazistów. We wszystkich szkołach, liceach i na uniwersytetach uczyliśmy się historii Niemiec jako naszej. W wiedeńskim liceum najlepszy profesor historii, katolicki ksiądz dr Binder, sławił ponad tysiącletnią Rzeszę. Jego ulubionym bohaterem był Otton I Wielki, 912-973. Wszystkie organizacje szkolne i uniwersyteckie, z ich tradycjami i zawodami sportowymi, miały charakter austro-niemiecki i taki mają do dzisiaj. Tę wolę ludu zjednoczenia obu części Niemiec systematycznie zwalczano. Kiedy ówczesny minister spraw zagranicznych, Schober, zawarł w 1931 roku umowę celną i handlową z Republiką Weimarską, Liga Narodów i Sąd Rozjemczy w Hadze uznały tę umowę będącą rodzajem Anschlussu ekonomicznego za niezgodną z artykułem 85 traktatu z Saint-Germain. A przecież umowy z 1931 roku były wcieleniem w życie projektu Federacji Europejskiej pomysłu Aristida Brianda. Sprzeczności te i arbitralne decyzje, nie biorące w najmniejszym stopniu pod uwagę realiów ekonomicznych, społecznych, etnicznych i historycznych, musiały doprowadzić do chaosu i krwawej rewolucji. Historia Austrii lat 1918-1938 była dramatem, który musieli przeżyć ludzie mojej generacji.
Mój ojciec, z zawodu inżynier, architekt, oficer rezerwy artylerii w armii cesarsko-królewskiej, miał to szczęście, że powrócił z frontu. Mimo że pociągała mnie medycyna, postanowiłem, podobnie jak on, zostać inżynierem i poszedłem w ślady starszego brata. W 1926 roku zapisałem się do Wyższej Szkoły Technicznej w Wiedniu, gdzie znalazłem się w towarzystwie byłych żołnierzy, często ode mnie starszych, którzy kończyli studia przerwane przez wojnę i ogromny powojenny kryzys. Ludzie ci, mający za sobą walkę, doświadczenie, jakiego nam brakowało, wywierali na nas niemały wpływ. Ojciec, mając liberalne poglądy, uważał, że system demokratyczny stanowił postęp w stosunku do anachronicznej podwójnej monarchii. Jego zdaniem politykę powinni prowadzić wybrani specjaliści o wysokich kwalifikacjach i morale, by obywatele nie musieli się wtrącać do rządzenia. Lecz takiego idealnego rządu nie stworzyli ani socjaldemokraci, ani partia chrześcijańsko-społeczna, która pierwszych zastąpiła. Muszę wyznać, że prowadzona przez nich polityka mało interesowała moje pokolenie, mnie także nie zajmowała. Interesowała mnie natomiast działalność Stowarzyszenia Studenckiego. Schlagende Burschenschaft Markomannia, do którego należałem. Korporacje takie jak Saxo Borussia, Burgundia czy Teutonia są sławne w Niemczech i Austrii od czasu rewolucji w 1948 roku, w których odgrywały ważną rolę, co samo w sobie było niezwykłe. Znane są tradycje tych starych stowarzyszeń studenckich i zwyczajowe pojedynki na szpady, zwane Paukboden, o długich obusiecznych głowniach. Należało nigdy nie cofać się przed przeciwnikiem, a nawet nie cofać twarzy. Walczyło się z głową wysuniętą do przodu. Była to moim zdaniem szkoła odwagi, zimnej krwi i silnej woli. Oczywiście nie należeliśmy do potulnych baranków. Ja sam walczyłem 14 razy i pozostały mi liczne blizny. Blizny tradycyjne, ośmielę się rzec, zaszczytne, których sensu prawdopodobnie nie zrozumieli dziennikarze nazywający mnie pokiereszowany, jak Henryka Gwizjusza lub Skarface. Te tradycyjne stowarzyszenia studenckie zniesiono w Niemczech w 1935 roku na wniosek ówczesnego szefa Hitlerjugend, a przyszłego gauleitera Austrii Baldura von Schiracha. Niektórzy nie omieszkali go wtedy oskarżyć o zemstę za dawne wykluczenie przez rodzimą korporację po odmowie wzięcia udziału w pojedynku. Ja byłem przeciwny demagogicznemu przemówieniu wygłoszonemu z tej okazji przez szefa Hitlerjugend, w którym mówił on o małej grupie snobów i fanfaronów upijających się i gadających w czasie, gdy Niemcy pracują. Nie wszyscy członkowie bractw i korporacji byli snobami i pijakami. Oni też pracowali dla ojczyzny. A ponieważ byłem rozczarowany narodowo-socjalistyczną reformą Schiracha, powiedziałem mu o tym po jej wejściu w życie w Austrii w 1938 roku, a później powtórzyłem Reichsstudentenführerowi Gustawowi Schillowi. Zgodził się on ze mną, że dawne korporacje powinny odżyć, gdyż reforma von Schiracha nie wniosła do edukacji młodzieży austriackiej niczego pozytywnego. Sprawa ta była dla mnie tak ważna, że wspomniałem o niej krótko na audiencji u Hitlera w końcu 1943 roku. Przypomniałem mu, że korporacje studenckie narodziły się w 1848 roku w całej Rzeszy w momencie, gdy młodzież niemiecka potwierdzała wolę dokonania rewolucji, że tradycja ta była do tego stopnia podtrzymywana w Austrii, iż członkowie korporacji podejmowali, jako wolontariusze, pracę wakacyjną w charakterze robotników i chłopów w prawdziwie socjalistycznym i narodowym duchu. Ogromna większość korporacjonistów walczyła na ulicy z czerwonym frontem, nie mogąc pojąć, że uważa ich się za snobów. Wydaje się, że
Nie można było wobec Hitlera wygłaszać opinii sprzecznych z jego poglądami. A jednak jeszcze i tym razem wysłuchał mnie uważnie i powiedział: Pańskie argumenty, Skorceny, są słuszne i do zaakceptowania. Dziękuję panu za ich szczere przedstawienie. Ale na razie pojedynek toczy się w innej skali. Trzeba byśmy wygrali wojnę. Później porozmawiamy razem o tych sprawach. W Markomanii nosiliśmy białe czapki, a pierś przepasywaliśmy czarno-biało-złotymi szarfami. Każdego roku, w pierwszą niedzielę września, wszystkie stowarzyszenia uczniów, licealistów i studentów mieszały się na Placu Bohaterów z tłumem Wiedeńczyków, by oficjalnie, pod czarno-biało-czerwonymi sztandarami, dać wyraz poparciu Unii z Niemcami. To była jedyna manifestacja polityczna, w jakiej brałem regularnie udział w latach 1920-1934. Uprawiałem za to aktywnie sporty. Piłkę nożną, lekkoatletykę, narciarstwo. Pływałem także kajakiem na naszym pięknym Dunaju lub na alpejskich jeziorach. Brałem również udział w mistrzostwach uczelni w strzelaniu z pistoletu i zająłem drugie miejsce, zdobywając 56 punktów na 60 możliwych. Mój zwycięzca, student z Gracu, pokonał mnie jednym punktem, ale tak długo świętowaliśmy zwycięstwo, że ze szklanką w ręku wziąłem na nim wspaniały rewanż. Później przeszedłem zwycięsko twardy egzamin sprawności wojskowej. Lekkoatletykę, pływanie, forsowny marsz na 25 kilometrów z 15-kilogramowym plecakiem i na zakończenie strzelanie z karabinu. W 1931 roku zdałem końcowy egzamin i zdobyłem dyplom inżyniera. Egzaminy pisemne trwały 6 niekończących się dni, a najważniejszy z nich polegał na sporządzeniu planów do produkcji samochodowego silnika dieslowskiego. Tymczasem przyszłość, jaka otwierała się przed młodymi Austriakami, niezależnie od ich pochodzenia, rysowała się ponuro. Podobnie jak inne rodziny austriackiego mieszczaństwa, nasza zaznała niedostatku, a bywało, że biedy w okresie bezpośrednio powojennym, który był czasem inflacji, braku żywności, węgla i podstawowych surowców. Dla 500 000 Austriaków bezrobocie na długo stało się niemal zawodem. Po okresie wyraźnej poprawy w latach 1926-1930 nadszedł światowy kryzys gospodarczy, gdy szukałem pracy. Austria znów pogrążona była w marazmie. Początkowo trafiło mi się nisko płatne zajęcie, ale szczęśliwym trafem objąłem kierownictwo firmy, która jako jedyna w Austrii stawiała ciężkie rusztowania budowlane. Oczywiście nie mieliśmy jeszcze łatwych w montażu metalowych rur, ale wynaleźliśmy system łączenia drewnianych podpór na śruby. Dzięki temu mogła być na przykład szczęśliwie naprawiona zagrożona dewastacją katedra świętego Stefana. Jak zwykle w budownictwie, moi pracownicy i robotnicy byli socjalistami, marksistami lub komunistami, co nie przeszkadzało zgodnie współpracować. Sytuacja polityczno-ekonomiczna zaczęła się jednak pogarszać. Żyjący z pożyczek naród stał się zależny od drapieżnych i coraz bardziej wymagających cudzoziemskich wierzycieli, od których chadecki rząd nie mógł lub nie umiał się uwolnić. Nie można zrozumieć przejmującej tragedii II wojny światowej bez przestudiowania dramatu mojej ojczyzny. Podział Austrii, dokonany w Saint-Germain-en-Laye, pozostawił w sercu Europy groźną pustkę. Komunistyczne zagrożenie nie było tu wymysłem. Miałem 19 lat. Gdy w organie prasowym socjalistów-marksistów Arbeiter Zeitung nawoływano w Wiedniu do generalnej mobilizacji. Było to w lipcu 1927 roku. Widziałem, jak masowa manifestacja przeradzała się w ciągu 2 dni w krwawe zamieszki. Obserwowałem komunistów szturmujących prefekturę policji i podpalających Pałac Sprawiedliwości, który stanął niebawem w gigantycznych płomieniach.
Ogień pochłonął wszystkie zdeponowane w nim akty własności i to był bez wątpienia jeden z celów marksistowskiej mobilizacji. Te gwałtowne walki uliczne wydawały mi się bardzo głupie, ale mieszczanie z pewnością przeżyli chwilę lęku. Marksiści jako pierwsi zorganizowali uzbrojoną milicję, Republikanischer Schutzbund, której przeciwstawiły się niebawem Heimwehr, romantycznego księcia Starnberga i Heimatschutz majora Feja. Te dwie formacje, które miały być apolityczne, stały się same organizacjami politycznymi. W rzeczywistości Starnberg i Fej mieli niemałe ambicje, jeśli wsparli dyktaturę kanclerza Engelberta Dollfussa, to zrobili to w nadziei, że go zastąpią. Licząc na poparcie Mussoliniego, Starnberg marzył, że zostanie regentem Austrii, na wzór regenta Węgier, admirała Miklosza Horkiego, ale jego nadzieje się nie spełniły. Ostatecznie pocieszył się w ramionach aktorki filmowej Nory Gregor, w której był szaleńczo zakochany. Kanclerz Kurt von Schuschnigg, który, zdaniem Duce, miał wygląd melancholijnego zakrystiana, skorzystał z tego, by odsunąć księcia od polityki w maju 1936 roku. Po zamieszkach w 1927 roku marksiści próbowali narzucić swoje prawo także na uczelni. Chcieliśmy pracować w spokoju, założyliśmy więc Legię Akademicką, której chorążym byłem we wrześniu 1927 roku podczas zwyczajowej manifestacji na Heldenplatz. Ale do Legii niebawem przeniknęła, później wchłonęła ją milicja Heimwehra Starnberga, Heimatblock, blok ojczyźniany. Wtedy ją opuściłem. Od roku 1929 wzrosły w Austrii wpływy narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotniczej NSDAP. Wielu młodych zwolenników połączenia z Niemcami oceniało ten ruch przychylnie. Nie mogło być inaczej. Hitler, który podczas I wojny światowej służył w bawarskim pułku, opowiadał się zdecydowanie za zjednoczeniem wszystkich narodów niemieckich. Można powiedzieć, że w tym punkcie niemal wszyscy byliśmy zgodni i tym należy tłumaczyć sukcesy narodowego socjalizmu w Austrii od 1929 roku. Napisano, że byłem nazistą od kolebki ruchu. Co nie jest dokładne. Szczerze mówiąc, wątpiłem wówczas, czy moi rodacy są w stanie zaakceptować tak dogłębną rewolucję, jakiej domagali się agitatorzy, których postawa i język wielu przerażały. Niektórzy uważali ich za szczególnego rodzaju komunistów. Zagrożone przez nich interesy wydawały się zbyt potężne, a organizacja narodowo-socjalistyczna zbyt mało u nas zakorzeniona, by można było równocześnie walczyć z marksistami i adekami. Decydującym wydarzeniem okazał się przyjazd do Wiednia we wrześniu 1932 roku doktora Józefa Goebbelsa, który wygłosił przemówienie. Działalność partii NSDAP nie była jeszcze wówczas zakazana, toteż zebranie, które odbyło się na terenie lodowiska Engelmana pod otwartym niebem i przy wyjątkowo ciepłej pogodzie, miało ogromny oddźwięk. Ilu z nas stało ściśniętych w miejscu, na które zazwyczaj przybywaliśmy jeździć na łyżwach lub podziwiać mistrzów olimpijskich, mojego kolegę z uczelni, Karla Schäfera i Fritza Bergera? Z pewnością ponad 20 000. Na zewnątrz porządku pilnowała policja austriacka, ale wewnątrz powierzono ją umundurowanej SA. Flagi ze swastyką, śpiewy i ceremoniał nadały temu mityngowi wspaniałą oprawę. Publiczność wiedeńska uchodziła za trudną. Mówcy często musieli się od niej nasłuchać. Goebbelsowi jednak nie przerwano ani razu. Liczni handlarze kanapek i napojów chłodzących, którzy zazwyczaj hałaśliwie prowadzili swoje interesy, zachowali ciszę. Byliśmy zresztą zbyt stłoczeni, by mogli krążyć w tłumie.
Goebbels mówił przez 2 godziny, tak jak potrafił to robić w swoim najlepszym okresie. Najbardziej uderzył mnie fakt, że było to wystąpienie w całym tego słowa znaczeniu niedemagogiczne. Przeprowadzona przez niego analiza sytuacji międzynarodowej, żałosnego stanu powersalskiej Europy, jałowych walk międzypartyjnych oraz pozycji Austrii wobec Niemiec była solidna, perfekcyjnie logiczna i oparta na faktach, a także na woli stworzenia wspólnego, wreszcie zjednoczonego narodu. Mówca odniósł ogromny sukces. W czasie trwania wiecu nigdzie nie doszło do najmniejszego incydentu. Przyznaję, że podobnie jak wielu rodaków, przystąpiłem do ruchu kilka tygodni później. Wpływy Partii Narodowo-Socjalistycznej w Austrii rosły wówczas bardzo szybko. W następnym roku, 19 czerwca 1933, kanclerz Dollfuss mógł znaleźć już tylko jeden sposób, by powstrzymać jej wzrost. Zakazał prowadzenia działalności. To był jego pierwszy błąd. W rzeczywistości, wykorzystując milicję Starnberga i Feja, między którymi niebawem doszło do nieporozumień, nieszczęśliwy kanclerz ustanowił dyktaturę tzw. frontu ojczyźnianego. Rozwiązał parlament i dobrał się do skóry organizacjom lewicowym, myląc walkę z marksistami i z polowaniem na robotników. Podczas okrutnych dni lutowych 1934 roku krew płynęła strumieniami w Lińcu, Gracu i Wiedniu. Do uczestników zamieszek strzelano z karabinów i broni maszynowej, po czym na rozkaz Dollfussa użyto czołgów. Artyleria niszczyła ogniem na wprost robotnicze domy osiedla imienia Karola Marksa we Floridsdorfie, gdzie zabarykadowali się pod koniec powstańcy z Schulzbundu. Walki trwały przez 4 dni i ustały dopiero 15 lutego o świcie. Ofiary. Przeszło 400 zabitych i 2000 rannych, w tym 280 zabitych i 1300 ciężko rannych po stronie robotników. Represje policyjne były bezwzględne. W ten sposób front ojczyźniany uczynił sobie wrogów z robotników. Obie zakazane partie, socjaldemokraci i narodowi socjaliści, wzajemnie sobie teraz pomagały. Od początku poprzedniego roku Hitler był już kanclerzem Rzeszy. Toteż niektórzy z moich kolegów wierzyli, że czas nadszedł i rewolucja narodowo-socjalistyczna w Austrii jest już tylko kwestią tygodni. Byłem innego zdania. Trzeba wyjaśnić, że między wrześniem 1932 a czerwcem 1933 roku moja aktywność w Partii Narodowo-Socjalistycznej była niewielka. Partia austriacka rozrosła się ponad miarę po masowych wstąpieniach zarejestrowanych po mitingu Goebbelsa, a zwłaszcza po mianowaniu Adolfa Hitlera kanclerzem. W partii nie bez powodu obawiano się naszpikowania swych szeregów byłymi członkami innych ruchów. Nowi członkowie, którzy należeli wcześniej do innych ugrupowań politycznych, musieli przejść okres próby przed powierzeniem im zgodnych z ich predyspozycjami zadań. Na tym etapie działalność Partii Narodowo-Socjalistycznej została zakazana. Odtąd, co nie zawsze było łatwe, ograniczyłem się do pomocy aresztowanym lub poszukiwanym towarzyszom, którzy zeszli do podziemia. Nie szczędziłem także pomocy wielu zagrożonym aresztowaniem członkom Schutzbundu, którzy byli bardzo dzielnymi chłopcami. Nie chodziło o obronę ideologii marksistowskiej, ale o uratowanie porządnych ludzi, wciągniętych w ponurą awanturę. Jeden z moich majstrów, Öller, żarliwy komunista, walczący na barykadach, spełnił później tak dobrze swój obowiązek w Rosji, że jako prosty żołnierz odznaczony został krzyżem żelaznym pierwszej klasy. W latach 1934-1938 byliśmy świadkami zawiązanej nielegalnie współpracy między prześladowanymi marksistami a narodowymi socjalistami. Mimo to tylko niewielu zwolenników ponownego zjednoczenia z Niemcami było w stanie przewidzieć niewiarygodne wydarzenie,
przygotowywane na początku lipca 1934 roku. Narodowo-socjalistyczny pucz, podczas którego zabity został kanclerz Dollfuss. Wiemy dziś, że 9 kwietnia 1934 roku Hitler przesłał ambasadorom Rzeszy tajny raport. Zobacz Documents of German Foreign Police, tom 2, seria C, 459, w którym stwierdzono. Oczywiste jest, iż chwilowo Niemcy nie mogą rozwiązać kwestii austriackiej drogą Anschlussu. Trzeba zostawić sprawy austriackie ich biegowi, ponieważ każdej próbie tego typu przeciwstawiłyby się mocarstwa europejskie małej ententy. W tych warunkach lepsze wydaje nam się spokojne oczekiwanie. Kierownictwo zdelegalizowanej austriackiej partii narodowo-socjalistycznej nie mogło twierdzić, że nie znało tej dyrektywy. Mimo to został zorganizowany spisek mający na celu zmuszenie Dollfussa do ustąpienia. Na jego miejsce zamierzano powołać doktora Antona von Rintelena, ambasadora austriackiego w Rzymie. To była wielka improwizacja. Nastąpiły przecieki i majora Feja ostrzeżono. Oficjalnie stwierdzono, że Dollfuss został śmiertelnie raniony przez jednego z naszych towarzyszy, Otto Planette, w ciemnym korytarzu kancelarii, w którym dyktator znalazł się w towarzystwie Feja, generała majora Wrabla, nowego sekretarza do spraw bezpieczeństwa Karwińskiego i lokaja Hedwika. Stało się to 25 lipca 1934 roku. Później zrozumiałem, że rola ministra Feja oraz pospieszna i dokonana w dziwnych okolicznościach autopsja zwłok kanclerza pozwoliły na odmienną ocenę tej niejasnej sprawy. Ci, którzy niezgodnie z dyrektywami Berlina zamierzali postawić Rzeszę przed faktem dokonanym, chcieli z pewnością dobrze. Nie wiedzieli jednak, że wielu wyższych urzędników prowadziło podwójną grę. Młodzi spiskowcy, którzy nie zamierzali zabić kanclerza, nie wiedzieli przede wszystkim, że od rana 25 lipca wszystkie ich ruchy były śledzone przez agentów Feja. Można ich więc było łatwo aresztować, zanim przystąpili do ataku na kancelarię i dom radia. Pozwolono im działać. Mieli rozkaz użycia broni tylko w wyjątkowych przypadkach, a i wtedy strzelać mieli w nogi. Planeta strzelił do niewyraźnej sylwetki na korytarzu wiodącym do pałacowego archiwum dopiero około godziny 13, a powinien zostać pojmany co najmniej 3 godziny wcześniej. Starsi ode mnie puczyści byli już doświadczonymi aktywistami przed rozwiązaniem partii. Nie znałem ich osobiście. To, co mogę ujawnić, to fakt, że Planeta wciąż utrzymywał, iż oddał tylko jeden strzał. Kanclerz dostał jednak 2 kule, z których śmiertelna okazała się ta, która utkwiła w kręgosłupie. Kiedy Planeta przyznał się nieprzymuszony przez nikogo, aby uchronić towarzyszy przed egzekucją, nie miał złudzeń. Wiedział, że jego dni były policzone. Gdyby któryś z będących u jego boku towarzyszy też strzelał, Planeta, by go uratować, z pewnością zadeklarowałby, że wystrzelił 2 razy. Jest w tym wszystkim coś niejasnego, co nigdy nie zostało wyjaśnione. Nawet jeśli nie spodoba się to pewnym historykom, oświadczam, że nie brałem udziału ani w zorganizowaniu spisku, ani w samym puczu. Byłem tuż po ślubie, zawartym w maju, z 19-letnią Gretl, którą znałem od 4 lat. Na motocyklu z przyczepą wyjechaliśmy oboje do Włoch. W czasie tej bardzo sportowej podróży poślubnej odwiedziliśmy Bolonię, Wenecję, Ravennę, Pizę, Florencję, Rzym i Abruzję. W Rzymie na Piazza Wenecja usłyszałem po raz pierwszy Benito Mussoliniego, który przemawiał do tłumu z balkonu dawnej ambasady austriackiej, skonfiskowanej w 1916 roku.
Duce zrobił na mnie wspaniałe wrażenie. Zauważyłem też, że żyjąc pośród Włochów, przestałem się uprzedzać do Italii. W czasie późniejszych podróży po różnych krajach Europy doszedłem do podobnego stwierdzenia. Jesteśmy wielką rodziną i możemy łatwo żyć w zgodzie ze wszystkimi, pod warunkiem wzajemnego szacunku i utrzymania tego, co stanowi o oryginalności każdego z nas. Europa to tęcza narodów, której kolory powinny się od siebie odróżniać. Gdy wróciłem z włoskich wojaży, znalazłem się natychmiast w atmosferze wrzenia politycznego, które ogarnęło Styrię, Karyntię i Tyrol. Po informacji radiowej o sukcesie puczu i podjęciu się formowania rządu przez doktora Rintelena. Jednakże złapany w pułapkę Rintelen próbował popełnić samobójstwo. Jeśli chodzi o puczystów wiedeńskich, to po dwukrotnym zapewnieniu ich przez władzę, że zostaną cało i zdrowo doprowadzeni na granicę bawarską, złożyli broń i niezwłocznie ich uwięziono. Oficjalnie opublikowane dane mówiły o 78 zabitych i 165 rannych po stronie rządowej oraz przeszło 400 zabitych i 800 rannych po stronie naszych przyjaciół. Wielu działaczy narodowo-socjalistycznych zdołało uciec do Niemiec. Tysiące mających mniej szczęścia ich towarzyszy i marksistów trafiło do obozów koncentracyjnych, utworzonych 23 września 1933 roku przez Dollfussa, nazywanych obłudnie obozami internowania administracyjnego. Obozy w Wellersdorfie i położonym blisko Gracu Messendorfie zyskały ponurą sławę. Przeszło 200 spiskowców, postawiono przed sądem wojennym i szybko skazano. Prezydent Republiki, Wilhelm Miklas, zamienił 60 skazanym karę śmierci na dożywotnie ciężkie roboty. 7 przywódców narodowo-socjalistycznych, wśród nich Franza Holzwebera, dowódcę grupy, która opanowała urząd kanclerski, oraz Otto Planete, Hansa Domesa, Franza Löba, Ludwika Majcena, powieszono w towarzystwie 2 młodych członków Schutzbundu, Rudolfa Anschbecka i Józefa Gerla, u których znaleziono materiał wybuchowy. Skalę represji przeprowadzonych przez autorytarną i chrześcijańską dyktaturę ujawniła amnestia ogłoszona w lipcu 1936 roku przez następcę Dollfussa na urzędzie kanclerskim, von Schuschniga. Uwolniono wówczas 15 583 więźniów politycznych. 2 lata wcześniej skazańcy umarli dzielnie. Wchodząc na szafot, narodowi socjaliści krzyknęli: „Niech żyją Niemcy! Heil Hitler!” W dniu puczu, 25 lipca 1934 roku, Hitler był obecny w Bayreuth, w którym wystawiano złotorenu Richarda Wagnera. Gdy dowiedział się o tragicznych wypadkach, był zaskoczony i wściekły. Równocześnie otrzymał informację o koncentracji przez Mussoliniego 5 dywizji na przełęczy Brenner i przemieszczeniu przez Jugosławię wojsk na granicę ze Styrią i Karyntią. „Dobry Boże, chroni nas od naszych przyjaciół”, powiedział do Geringa. „To będzie następne Sarajewo”. Za zgodą prezydenta Rzeszy, feldmarszałka Paula von Hindenburga wysłał do Wiednia Franza von Papena, który był tajnym szambelanem papieskim. Chodziło głównie o to, by nie zostały zerwane stosunki między Wiedniem a Berlinem. Rzeczywiście utrzymano je, ale tragedia austriacka nie zakończyła się. Rozdział 2. Anschluss. Ćwiczenia w Deutschen Turnerbund. Szczególne referendum zaproponowane przez Schuschniga, albo tajne głosowanie bez kabin. Noc
11 marca 1938 roku. Zeiss, Inkart, kanclerzem. W Pałacu Prezydenckim. Uniknięcie dramatu między batalionem gwardii a SA. Hitler widziany z naszego rusztowania. Zmiany poglądów i triumfalny plebiscyt. Ludzie z drugiej strony menu. 11 lipca 1936 roku następca Dollfussa, Kurt von Schuschnigg, uznał oficjalnie, że Austria jest w gruncie rzeczy państwem niemieckim, ale był przeciwny Unii z Niemcami i zachęcał policję do bezlitosnego tłumienia manifestacji proniemieckich. Spotkanie Hitler-Schuschnigg, które odbyło się 12 lutego 1938 roku. Berchtesgaden dało nam tylko nadzieję na przyszłą normalizację stosunków między Niemcami a Austrią i szybki powrót na łono macierzy nie wydawał się nam możliwy. Partia narodowo-socjalistyczna została pod pewnymi warunkami podobnie zalegalizowana. Ja należałem od roku 1935 do niemieckiego związku gimnastycznego Deutscher Turnerbund, istniejącego równocześnie w Austrii i Niemczech. Traf chciał, że znalazłem się tam w gronie wielu dawnych członków lub sympatyków rozwiązanej partii. Nie trzeba chyba dodawać, że wszyscy spośród 60 tysięcy członków Turnerbundu byli zwolennikami zjednoczenia z Niemcami. Wewnątrz tego towarzystwa gimnastycznego zorganizowaliśmy sekcje obronne. Byłem szefem takiej sekcji. Wiedzieliśmy jednak, że komuniści i socjaldemokraci uchodzili za mistrzów w sztuce maskowania swych oddziałów. Orientowaliśmy się, że Moskwa dała austriackim przywódcom partii komunistycznej dokładne dyrektywy utworzenia Frontu Ludowego i wzięcia w Wiedniu rewanżu za Berlin. Po powrocie z Berchtesgaden, Schuschnigg przeformował swój gabinet i mianował Zeiss Inkarta ministrem spraw wewnętrznych. Był to wspaniały adwokat i praktykujący katolik, który przed wstąpieniem do Partii Narodowo-Socjalistycznej należał, tak jak większość Austriaków, do zwolenników Anschlussu. W tym samym czasie kanclerz robił wszystko, aby porozumieć się przeciw nam z kierownictwem organizacji skrajnie lewicowych. Presja Moskwy stała się niebawem silniejsza i Schuschnigg zdecydował się na awanturę, która miała zadecydować o losie Austrii. W środę 9 lipca 1938 roku padł grom z jasnego nieba. Kanclerz ogłosił w Innsbrucku na niedzielę 13 marca plebiscyt za lub przeciw Austrii wolnej, niemieckiej, niepodległej, społecznej, chrześcijańskiej i zjednoczonej. Berlin natychmiast oskarżył go o świadome złamanie porozumienia z Berchtesgaden, grę na rzecz Moskwy i chęć ustanowienia w Wiedniu Republiki Sowieckiej. W rzeczywistości, jak zauważył w swojej historii armii niemieckiej, tom IV, francuski historyk Jacques Benoît Méchain, będziemy świadkiem dziwnego spektaklu, z którego pospieszyła wyciągnąć korzyści propaganda hitlerowska. Poza frontem ojczyźnianym, jedyną siłą toczącą otwarcie kampanię o plebiscyt będą komuniści. Wiemy dziś, że kanclerz był ofiarą różnych miraży i bez wątpienia obietnic, które nie mogły być dotrzymane. Zaczął oddalać się od prawicy monarchistycznej, odpowiadając negatywnie na propozycję restauracji tronu złożoną przez Otto Habsburga, który podpisał swój manifest Otto i R, to znaczy Imperator Rex, tak samo jak Karol V. Na skutek tego, 9 dni później, 26 lutego, minister spraw zagranicznych Francji,
Yvon Delbon dał przed francuskim parlamentem kanclerzowi austriackiemu świadectwo swej satysfakcji. Francja nie potrafiłaby przestać interesować się losem Austrii i potwierdza dziś, że niepodległość Austrii jest niezbędnym elementem równowagi europejskiej. W swoich wspomnieniach Franz von Papen napisze później, że to osobisty przyjaciel Schuschniga, poseł francuski w Wiedniu, Gabriel Pouault, był ojcem plebiscytu. Dążąc do uniemożliwienia lub przynajmniej opóźnienia Anschlussu dzięki sukcesowi swego referendum, kanclerz liczył na poparcie zagraniczne, którego bardzo szybko mu odmówiono. W Londynie właśnie podał się do dymisji minister spraw zagranicznych Anthony Eden, Arthur Neville Chamberlain, który powołał na jego miejsce lorda Halifaxa, uważał projekt austriackiego referendum za hazardus business. Poseł Czechosłowacji w Berlinie, dr Mastny, podobno zapewnił marszałka Hermana Göringa, że prezydent Edward Beneš nie ma zamiaru wtrącać się do wydarzeń austriackich. Późnym rankiem, 7 marca, austriacki atasze wojskowy w Rzymie, pułkownik Libicki, wręczył Mussoliniemu kopię przemówienia, które Schuschnigg miał wygłosić w Innsbrucku. Szczerze przerażony Duce interweniował natychmiast, by kanclerz odstąpił od pomysłu, który może szybko obrócić się przeciw niemu. Schuschnigg jednak nie wziął pod uwagę jego zdania. Czy otrzymał zdecydowane zapewnienia o poparciu Francji? Można w to wątpić. Kilka tygodni wcześniej rząd Schottenpsa otrzymał wotum zaufania parlamentu znaczną większością głosów. 439-2. Nazajutrz po przemówieniu w Innsbrucku rankiem 10 marca Camille Schottenpf zabrał na krótko głos w Izbie Deputowanych, zszedł z trybuny i opuścił salę. Zanim uczynili to w ciszy jego ministrowie. Gabinet Schottenpfa podał się do dymisji, dysponując większością parlamentarną. Uprawiając gimnastykę w Turnerbundzie, czytaliśmy dużo zagranicznych dzienników, takich jak Times, Daily Telegraph, Frankfurter Zeitung i Le Temps i prasę szwajcarską. Wieczorem 10 marca odnieśliśmy wrażenie, że Schuschnigg stracił rozum, stawiając sam siebie w izolacji. Warto przypomnieć, w jaki sposób miało się odbyć referendum. Ostatnie wybory do Zgromadzenia Narodowego odbyły się w 1929 roku. Nie istniały więc żadne listy wyborcze. Wyjaśniono, że były niepotrzebne. O wszystko miał się zatroszczyć Front Ojczyźniany, jedyny organizator referendum. Po pierwsze, wszyscy urzędnicy mieli obowiązek głosowania w swoich biurach. Każdy 25-letni obywatel w Wiedniu, a o rok młodszy na prowincji, mógł głosować na podstawie okazania książeczki rodzinnej, rachunku za czynsz, gaz lub elektryczność, książeczki oszczędnościowej, legitymacji Frontu Ojczyźnianego lub Związku Chłopskiego i tym podobne. Wyborcy, znani przez członków komisji, mogli się nawet obyć bez żadnego dowodu tożsamości. Sprecyzowano, że głosowanie będzie publiczne i w biurach pozostaną tylko karty z tak. Nie będzie kabin. Obywatele zamierzający głosować przeciw mieli sami przynieść kartę z napisem nie i poprosić komisję o oficjalną kopertę w celu oddania głosu. W takich warunkach grupa 50 wesołków, rozpoczynająca obchód biur wyborczych od wczesnego ranka i zaakceptowana przez przyjaciół z komisji, mogła zapewnić Schuschniggowi kilka tysięcy głosów. Rządowe radio i prasa tymczasem powtarzały: każdy obywatel głosujący nie dopuści się zdrady narodowej. W ten sposób ci, którzy byliby na tyle naiwni, by przyjść z kartą oznaczoną nie, sami określiliby się jako zdrajcy.
Tego rodzaju działania z pewnością nie były uczciwe, ale organizatorom wydawały się znakomite. Tej samej nocy, 10 marca, Szusznik wydał rozkaz mobilizacji poborowych powołanych do służby w 1935 roku. Postawiono też w stan pogotowia milicję frontu ojczyźnianego. Najbardziej niepokoił fakt, że pojawiły się znów stare oddziały ultramarksistowskiego Schutzbundu. Niektóre przebrane w jasno-szare mundury oddziałów szturmowych Marchii Wschodniej, bojówek frontu ojczyźnianego. Cokolwiek by o tym mówić, Szusznik zmobilizował wszelkie środki i rano, 11 marca, zobaczyliśmy na krążących po Wiedniu ciężarówkach propagandzistów frontu z podniesionymi pięściami. Burmistrz Wiednia, Richard Schmitz, wezwał poprzedniego wieczoru komendantów milicji robotniczych, którym rozdano broń. Na kolumnach ciężarówek przybywających z przedmieść rozwieszono zresztą czerwone flagi z sierpem i młotem. Robotnicy podnosili zaciśnięte pięści, śpiewając międzynarodówkę i krzyczeli. Głosujcie tak za wolnością, precz z Hitlerem, niech żyje Moskwa. W tym samym czasie samoloty z biało-czerwoną kokardą zrzucały nad stolicą tony ulotek, na których były słowa: głosujcie tak. Jakie mogło być znaczenie tego dziwacznego referendum, zorganizowanego w 3 doby przez władzę niepopieraną przez naród? Od poprzedzającego je wieczora w urzędzie kanclerskim dochodziło do coraz ostrzejszych dyskusji. Sensacja. Wiener Neuesten Nachrichten opublikowano manifest adiutanta Artura Seyss-Inquarta w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych doktora Jury, w którym obwieścił on, że arbitralne referendum jest nielegalne i wezwał ludność do zbojkotowania go. Skonfiskowanie gazety okazało się niemożliwe. Co się wydarzyło później? Po wielu wahaniach, około godziny 13 tego samego dnia, 11 marca, kanclerz ogłosił, że zmodyfikuje formułę referendum. Chciał zyskać na czasie, ale marszałek Göring o godzinie 16:30 domagał się telefonicznie z Berlina bezwarunkowej dymisji rządu. Zmotoryzowane dywizje niemieckie stały już skoncentrowane nad granicą. Szusznik spytał wówczas sekretarza stanu do spraw obrony, doktora Zenera, czy wojska lądowe i policja są gotowe do stawienia oporu. Zrozumiał wkrótce, że nic nie zdoła już przeszkodzić wojskom Rzeszy w wejściu do Wiednia, chyba że ogromny entuzjazm ludności. Dowiedziawszy się o mobilizacji milicji robotniczych, przywódcy Turnerbundu postawili w stan pogotowia sekcje obronne Związku. Za żadną cenę nie chcieliśmy przeżyć ponownie krwawych dni z lat 1927 i 1934. W czasie zapadającego zmierzchu przed urzędem kanclerskim zgromadziło się mnóstwo ludzi. Moi towarzysze i ja byliśmy zaniepokojeni lub pełni euforii, zależnie od wieści przechodzących przez tłum. Nagle, o godzinie 20, Seyss-Inquart zaapelował o powszechny spokój i prosił policję i narodowo-socjalistyczne siły bezpieczeństwa o czuwanie nad zachowaniem porządku. Ku mojemu zaskoczeniu zauważyliśmy, że wielu ludzi, w tym policjanci, założyło opaski ze swastyką. Wszyscy natychmiast stali się narodowymi socjalistami po przyjęciu przez prezydenta republiki dymisji Szuszniga. Prezydent Miklasz wzbraniał się początkowo przed mianowaniem jego następcą Seyss-Inquarta, mimo że był on jedynym urzędującym ministrem pozostającym przy tym na stanowisku na prośbę Miklasza. Prezydent był zresztą czcigodnym człowiekiem surowych zasad, mającym 14 dzieci. Nie wiedział jednak, że 2 z nich było już członkami nielegalnych SA. To, co zwykło się nazywać gwałtem na Austrii,
Zaczęło się tamtej nocy radosnym marszem z pochodniami po ulicach Wiednia i przed urzędem kanclerskim. Na placu bohaterów ludzie płakali, śmiali się i obejmowali. Kiedy około godziny 23:00 flagi ze swastyką pojawiły się na balkonie tego urzędu, tłum popadł w delirium. Podczas gdy synowie prezydenta krzyczeli na placu „Heil Hitler!”, uparty Miklasz długo szukał następcy zdymisjonowanego Szusznika. Nie chciał zejść z Inkarta, polecanego, a później narzuconego przez Göringa, który szukał posad dla swoich dwóch austriackich szwagrów. Po ulokowaniu się w urzędzie kanclerskim Miklasz rozmawiał z kilkunastoma politykami, takimi jak sekretarz stanu dr Skubl, dawny premier rządu chrześcijańsko-społecznego, dr Otto Ender, czy wreszcie zaniepokojony możliwością bratobójczych starć generalny inspektor armii Sigismund Szilkawski. Wszyscy odmówili. Znużony Miklasz mianował przed północą Seis Inkarta, który wręczył natychmiast prezydentowi listę nowych ministrów. Byłem jeszcze z towarzyszami przed urzędem kanclerskim, kiedy Seis Inkart pojawił się na balkonie. Powitała go wspaniała owacja. Zrozumieliśmy, że został kanclerzem. Wygłosił krótkie przemówienie, z którego we wrzawie nie usłyszeliśmy ani słowa. Nagle zapadła wielka cisza i, odkrywszy głowy, ogromny tłum zaśpiewał hymn niemiecki. Nigdy nie zapomnę tej chwili, która była zadośćuczynieniem za wiele kłopotów, poświęceń i poniżeń. Czytałem, że przy tej okazji złamano zasady demokratyczne. Przecież w Austrii nie było nawet cienia demokracji. Kanclerz Dollfuss rozwiązał parlament w marcu 1933 roku. Miklasz mianował Szusznika kanclerzem po tragicznej śmierci Dollfussa, bez konsultacji z kimkolwiek. Żeby zrozumieć naszą postawę, niezbędna jest dobra wola i choćby pobieżna znajomość historii. Widzę się jeszcze podczas tej pamiętnej nocy w towarzystwie moich druhów z Deutscher Turnerbund. Byliśmy w pogotowie od wczesnego popołudnia, ubrani w okrycia alpinistów, mogące od biedy uchodzić za kurtki mundurowe oraz w bryczesy lub spodnie narciarskie. Nie mieliśmy opasek. Byliśmy tak szczęśliwi, że nie czuliśmy ani głodu, ani zimna. Gdy plac bohaterów opustoszał, udałem się, ciągle w otoczeniu moich towarzyszy, na położoną za urzędem kanclerskim małą uliczkę. Niedaleko stał zaparkowany mój samochód. Minął pierwszy entuzjazm i zdawało się nam, że to sen. Czy Seis Inkart stał się rzeczywiście narodowym socjalistą? Jak to możliwe? Do tej pory uważaliśmy go tylko za człowieka umiarkowanego. Jaka będzie reakcja skrajnej lewicy? Czy naprawdę, jak głosiła plotka, Hitler wydał niemieckim wojskom rozkaz wkroczenia do Austrii? W tym momencie z jednej z bram wyjechała powoli na chodnik uliczki czarna limuzyna. Ustawiliśmy się w szeregu, by pozwolić jej przejechać. Usłyszałem, że woła mnie z daleka jakiś człowiek wychodzący w towarzystwie kilku mężczyzn z pałacu. Podszedł szybko. Wtedy poznałem Bruno Weissa, prezesa naszego Deutscher Turnerbund. Wydawał się zdenerwowany i zapytał mnie, czy dysponuję samochodem. — Bardzo dobrze — powiedział. — To szczęście, że pana znalazłem. Potrzebujemy człowieka spokojnego i rozsądnego. Czy widział pan przed chwilą wielką czarną limuzynę? — To dobrze. W środku jest prezydent Miklasz. Wraca do swego pałacu przy Reisenstrasse, obsadzonego przez oddział batalionu gwardii. Dowiedzieliśmy się właśnie, że w tej samej chwili oddział SA z Florisdorfu otrzymał rozkaz wyjazdu na Reisenstrasse, gdyż prezydent także powinien być chroniony przez nowy rząd. Za żadną cenę nie wolno dopuścić do starcia między tymi dwoma formacjami. Pan mnie rozumie? Oczywiście, drogi panie Weiss. Ale ja nie mam władzy, przerwał mi jednym gestem.
W imieniu nowego kanclerza powierzam panu obowiązek udania się na Reiserstrasse i spokojnego, lecz zdecydowanego interweniowania w celu uniknięcia jakiegokolwiek incydentu. Niech pan zbierze kilku towarzyszy, ale proszę nie tracić nawet minuty. Uprzedzę kanclerza, że powierzyłem panu tę misję. Spróbuję załatwić sprawę przez telefon, choć byłoby lepiej, gdyby znalazł się pan na miejscu. Kiedy już pan tam dojdzie, proszę zadzwonić do urzędu kanclerskiego. Niech pan już jedzie, mój drogi. Każda minuta jest cenna. I tak się stało. Szczęśliwie natychmiast zebrałem 10 towarzyszy, którzy upchnęli się w 2 lub 3 samochodach, albo też wskoczyli na swoje motocykle. Ruszyliśmy przez przelewający się tłum i przybyliśmy pod pałac dokładnie w momencie, gdy wjeżdżał do niego prezydent. Wjechaliśmy za nim i wydałem rozkaz zamknięcia głównej bramy. Kiedy wtargnęliśmy do holu, prezydent właśnie wchodził po schodach. Z galerii na pierwszym piętrze wyskoczył jakiś młody podporucznik batalionu gwardii i wyciągnął pistolet. Krzyki gwardzistów i członków otoczenia prezydenta oraz pojawienie się oszołomionej pani Miklasz sprawiły, że zamieszanie sięgnęło szczytu. Krzyknąłem głośniej niż inni. — Proszę o ciszę! — Ładuj broń! — rozkazał podporucznik. Oficer, którego spotkałem 3 tygodnie później w mundurze kapitana Wehrmachtu, z czasem ze mną zaprzyjaźniony, wykonywał tylko swój obowiązek. Na szczęście nie mieliśmy ani broni, ani opasek, ale różnorodność naszych dziwacznych ubrań nie przemawiała na naszą korzyść. Sytuacja wyglądała następująco. Wzdłuż pierwszej galerii i u góry schodów stało 20 gwardzistów z wymierzoną w nas bronią. Po środku schodów zatrzymał się prezydent, który bez słowa patrzył na swoją żonę. Od strony ulicy narasta hałas. Ludzie z SA wyskakujący z ciężarówek domagali się otwarcia bramy. Pragnąłem wówczas, by okazała się bardzo solidna. — Spokój, panowie! — krzyknąłem jeszcze raz. — Panie prezydencie, proszę mnie wysłuchać. Miklasz odwrócił się do mnie i przyglądnął mi się zaskoczony. — Kim pan jest? I czego pan chce? — Proszę pozwolić przedstawić się. — Inżynier Skorceny. Jestem wysłannikiem kanclerza federalnego, żeby czuwać przy pańskiej osobie, panie prezydencie. Czy mogę zatelefonować do kanclerza? Będzie mógł zaświadczyć, że jestem tu z jego polecenia. Ależ oczywiście. Proszę mi jednak powiedzieć, czy pan wie, co oznacza ten hałas na zewnątrz? Znałem rzecz jasna przyczynę hałasu, ale nie mogłem jej jeszcze wyjawić. Odnosiło się wrażenie, że ludzie z SA chcą wziąć pałac szturmem, a to mogło oznaczać strzelaninę. Proszę o wybaczenie, panie prezydencie, zaraz się dowiem. Razem z moim przyjacielem Gerardem i towarzyszami z Turnerbundu mogliśmy uspokoić obydwie strony. W obecności doktora Miklasza zadzwoniłem do urzędu kanclerskiego i niebawem połączyłem się z doktorem Zeiss Inkartem. Bruno Weiss szczęśliwie zrobił to, co obiecał, i nowy kanclerz rozmawiał kilka chwil z prezydentem federalnym, który podał mi słuchawkę. Kanclerz pogratulował zdecydowanej postawy. Poprosił, bym pozostał w pałacu do czasu otrzymania nowych rozkazów i objął dowództwo nad oddziałem batalionu gwardii czuwającym nad bezpieczeństwem wewnątrz siedziby prezydenta. Oddział SA miał zapewnić bezpieczeństwo na zewnątrz. Przez 3 dni i 3 noce wypełniałem skrupulatnie moją misję ku ogólnemu zadowoleniu. Nie zdarzył się żaden incydent. Wszystko zakończyło się gorącym uściskiem dłoni kanclerza Zeiss Inkarta. Byłem wówczas jeszcze młody, to też nieco naiwnie myślałem, że wszedłem do aktywnej polityki nie tylko przez przypadek, ale głównym wejściem. Triumfalny wjazd Adolfa Hitlera do Wiednia oglądałem z bardzo wysoka, bo z rusztowania wzniesionego w celu odnowienia jednego z muzeów na Ringu. Moi robotnicy wykazywali jeszcze więcej entuzjazmu. Rozumiałem ich. Przyjmowali jednego ze swoich, jednego z naszych.
Z wysokości rusztowania patrzyliśmy na nadzwyczajnego człowieka. Warto może przypomnieć, że w Wiedniu przymierał głodem. Oto w naszej obecności zajmował w historii miejsce największych władców Austrii. Rudolfa, Maksymiliana, Karola, Ferdynanda czy Józefa, którzy byli cesarzami Niemiec. Wydawało się to niemożliwe, a jednak było prawdziwe. Wraz z nami setki tysięcy ludzi krzykiem to potwierdzały. Na ringu spektakl godzien był takiego wydarzenia. Wspaniały, wystawny, z morzem sztandarów i kwiatów, z niekończącymi się brawami, orkiestrami wojskowymi i żołnierzami niemieckimi, witanymi tak, jak nie była w Austrii witana żadna inna armia. W pewnym momencie przeszedł przez niezliczony tłum szmer podniecenia. Pojawiła się osobista gwardia Führera, SS Leibstandarte Adolf Hitler. Postawa żołnierzy zrobiła na nas wrażenie. Nie przypuszczałem, że już niebawem znajdę się w jej szeregach. Nigdy nie zdołałem zrozumieć, gdzie moi rodacy znaleźli dziesiątki tysięcy flag ze swastyką. Prawdopodobnie każda rodzina przechowywała w tajemnicy jedną lub dwie w przewidywaniu gwałtu na Austrii. Zresztą dziwiło mnie wiele rzeczy, o których dziś już trochę zapomniano. Tak na przykład 10 marca arcybiskup Wiednia, kardynał Innicer, poparł gorąco referendum Szuszniga, deklarując między innymi: jako obywatele austriaccy będziemy walczyć o Austrię wolną i niepodległą. Odpowiemy tak. 8 dni później, 18 marca, jego eminencja kardynał Innicer oraz arcybiskup Salzburga, Weitz, arcybiskup Klagenfurtu, Hefter, biskup Gracu, Pawlikowski i biskup Linzu, Gefülner, publicznie oświadczyli, że jako Niemcy uważają za swój obowiązek opowiedzenie się za Rzeszą Niemiecką. Wyjaśniali też, iż według nich, dzięki ruchowi narodowo-socjalistycznemu, odsunięte zostanie niebezpieczeństwo niszczącego i ateistycznego bolszewizmu. A co powiedzieć o postawie przywódcy socjaldemokratów? Karla Renera, pierwszego premiera Austrii w latach 1918-1919 i przewodniczącego Rady Narodowej aż do roku 1933. 3 kwietnia 1938 roku oświadczył on w wiedeńskiej Illustrierte Kronenzeitung: nareszcie, po 20 latach, naród austriacki może porzucić narzuconą mu fałszywą drogę i wrócić do punktu wyjścia. Uroczystej deklaracji z 12 listopada 1918 roku. Smutna półwieczna przerwa lat 1866-1918 ginie teraz w naszej wspólnej tysiącletniej historii. Jako socjaldemokrata, a przez to zwolennik prawa narodu do samostanowienia oraz jako dawny przewodniczący austriackiej delegacji pokojowej w Saint-Germain, będę głosował tak. Tego samego 3 kwietnia dr Renner otrzymywał w dzienniku Neue Wiener Tageblatt: byłoby zaprzeczeniem całej mej przeszłości męża stanu austriackiego państwa niemieckiego, gdybym nie przyjął z sercem przepełnionym radością odnalezionej jedności narodu niemieckiego. Jako socjaldemokrata i przez to wyznawca prawa narodów do samostanowienia, jako pierwszy kanclerz Republiki Niemiecko-Austriackiej, będę głosował tak. Deklaracją tym wtórował stary przywódca socjaldemokratyczny i dawny burmistrz Wiednia, Karl Zeitz. Po Anschlussie Austrii dr Karl Renner mieszkał w Gognitz,
u podnóża Zimmeringu i dzięki przysługującej mu nieprzyzwoicie wysokiej emeryturze przeżył w spokoju i bez trosk II wojnę światową. Wkraczająca Armia Czerwona trafiła do Rennera i nakłoniła go do napisania listu do Moskwy. W streszczeniu brzmiał on następująco. Jego ekscelencja marszałek Stalin, Moskwa. Wielce szanowny towarzyszu. We wczesnych latach ruchu związałem się blisko z wieloma rosyjskimi rewolucjonistami. Armia Czerwona, wkraczając, zastała mnie w miejscu zamieszkania, w którym z towarzyszami partyjnymi ufnie oczekiwałem zajęcia naszego kraju. Dlatego dziękuję Armii Czerwonej i wam, sławnemu dowódcy tej armii, osobiście oraz w imieniu austriackiej klasy robotniczej, szczerze i z oddaniem. Austriaccy socjaldemokraci będą po bratersku porozumiewać się i współpracować w jednym szeregu przy tworzeniu republiki. Jest bezsporne i nie wymaga podkreślenia, że przyszłość należy do socjalizmu. Rezultaty plebiscytu przeprowadzonego 10 kwietnia 1938 roku, który, jak mogą zaświadczyć wszyscy Austriacy dobrej woli, był naprawdę wolny i tajny, okazały się następujące. Za przyłączeniem Austrii do Rzeszy 4,284,295 głosów. Przeciw 9,852 głosy. Nieważnych głosów 559. Wiadomo, że dr Zeiss Inquart, przyszły komisarz Rzeszy w Holandii, został w Norymberdze skazany na karę śmierci i powieszony. Ciało jego spalono, a prochy rozsypano na wietrze. A jaki był los doktora Rennera? W 1945 roku ponownie wybrano go kanclerzem nareszcie wyzwolonej z nazistowskiego jarzma niepodległej Austrii. Dlaczego później nieco zawiedliśmy się? Niektórzy z tych, których przyjęliśmy z entuzjazmem, potraktowali nas z niedostatecznym zrozumieniem i protekcjonalnie, co w innych okolicznościach mogłoby być komiczne. Opromienionemu aureolą triumfu w Zarze sprzed 3 lat, pochodzącemu z Nadrenii, Gauleiterowi, Józefowi Brickelowi, nie brakowało ani rozsądku, ani politycznej inteligencji. Nie wszyscy jednak spośród tych, którzy przekroczyli Men, byli do niego podobni. Należało przysłać do Austrii najlepszych ludzi, tymczasem niestety tak najczęściej nie było. Typ funkcjonariusza, jakiego do nas przysłano, zbyt często łączył w sobie cechy wzorowego w 1900 roku bawarskiego nauczyciela i wiejskiego policjanta. My też nie byliśmy bez wad, ale próbowaliśmy uśmiechać się i zrozumieć tych, którzy nie rozumieli nas. Faktem jest, że sztywność, a czasem brak taktu ze strony Prusaka lub Saksończyka, stawały się barierami dla prawdziwie braterskiego zjednoczenia, którego oczekiwaliśmy z utęsknieniem. Tych trudności nie zauważali wskutek swego nastawienia, piszący o Anschlussie historycy.